Cześć ludzie. Wczoraj zagraliśmy fajny meczyk. 3-3. Sam chciałbym go zobaczyć i właśnie odpalę powtórkę teraz. Nawet tego nie robiłem. Będę się może dziwnie trochę czuł. Sojusznik wróg. Pokaż głę. Może tak być. Fajnie, fajnie. Fajnie, już dodali takie featuresy. Ja oglądałem siebie i tam na streamie oczywiście widać. Oglądałem siebie, no na streamie widać jak ja gram, więc ja tutaj będę obserwował trochę innych. Zagrali z nami tacy gracze, jak tutaj widać. Ja byłem ze Żbinią z Halbu. Przeciwko Japonowi, Packerowi i Ciara grał różowym. Aha, kolory są takie, bo dałem sojusznik wróg, tak? Normalne, drżynowo. Może na razie bez mgły wojny. Na tej mapy do końca nie wiem, jak to ona się układała, jakieś mostki. Bo widoczność to sami widzieliście, jaka była. Aj, teraz nie widać. Pyk. Taka, taka, nie? To tam więcej było widać, to nie za bardzo. Packer robił tą mapkę. Czekajcie, bo tu mi się... Wierzbinio grał tutaj, narzekał na to, że jego pozycja jest trudna. Powiem, że no rzeczywiście, no bo tak. To jest przestrzeń i tutaj musi wyjść, ale też nie ma za bardzo gdzie. A jak on ma widoczność w ogóle? Ciężko było się zdecydować na coś, tak, tak, drewno tutaj. Tutaj powiedzmy, że będzie gospodarka do jedzenia. Tutaj przemysł załóżmy. W ogóle te pozycje są dość blisko siebie. Ja byłem oddalony daleko od chłopaków. Tutaj jakby zmniejszyć to, to by miał więcej przestrzeni, nie? Tutaj mógłby mieć więcej bazy, że tak powiem. No ale dobra. Trochę szybko śmigam. Od razu 5 kamieniołomów dał Japan. Fajnie miał blisko górę. U mnie było z górą problem, bo była daleko w sumie. Aż tutaj. To nie był kamień tylko złoto, tylko tutaj dopiero kamień. No i tak, szkoda to było. Drugą szkołę szybko stawia, tak? Leśniczówki z tyłu. Okej, okay. Packer. Packer ma kamieniołom blisko. Też drugą szkołę od razu stawia, o widzicie. Czyli jak jest zapas złota, to można drugą szkołę od razu. I... Ciara też drugą szkołę. No, ciekawa taktyka. Góry ma blisko, cztery kamieniołomy. Tutaj też cztery, ale leśniczówki wcześniej zrobił. Ciekawe. Od razu do żelaza poleciał. Okej. Okay. Albo leśniczówki bardzo blisko. To dziwne trochę. Węgiel blisko na całej ścianie. Dużo takich jest dupereli na tej mapie. Takie drzewka, coś tam takie przeszkadzające w budowaniu. Ale no znowu efekt wizualny dają, nie? Tak też od razu drogę do węgla. To u mnie to wyglądało tak trochę, że powoli to idzie. Ja uznałem, że daleko leśniczówki, daleko kamieniołomy, więc dużo czasu mi zajęło ten budowanie dróg, nie? Ale z drugiej strony może mi to wyszło na plus, bo nie robiłem tak gęsto jak Piotrek. To za gęsto chyba te leśniczówki i one nie są takie wydajne, mi się wydaje. To bym zostawił te na piasku, bo fajnie, no bo one po prostu piasek nic nie daje, nie? Drzewa nie posadzą na tej plaży. Nie wiem, czy tu ryby były. Ale mógłby rybak być. Jeśli no tu niby są jakieś rybki. Więc rybaka mogłeś tutaj dać. Ja miałem daleko do wody. Tutaj albo też daleko. Japan leśniczówek narobił trochę. I tutaj tartaki sadzi, tak? Okej, okay. I żelazo. I węgiel. I gospodarstwo, okej. Okay. Szybko z drewnem pojechał Packer. Leśniczówki tego w taką ścieżkę ustawił. Okej. Okay. Może być. Kamieniołomy 4. Gospodarstwo też robi.
Najbardziej mnie interesuje Ciara, bo on bardzo mocno poszedł. Gospodarstwa, to czy ten. Gospodarstwa tylko szybko poszedł w żelazo. Mhm. A złoto? Złoto jeszcze nie. No bo złota jest w sumie jeszcze 70, więc... Okej, okay, w drewno tak sobie. No u mnie to szło powoli. Leśniczówki daleko. Ja robię takie odstępy, bo później ta leśniczówka może wokół siebie, tak, nie? Dużo terenu ma dla siebie. No, Piotrek, no tak mówił, ma czas, no nie? Jak kamienia trochę ubiją, to 5 kamieni mu dał, to tutaj można było dać drogę, żeby szybciej chodzili. Bo tak to do kamienia często chodzą. Bardzo blisko siebie byliście. No, dużo przestrzeni na drzewa tutaj poszło. Więc gospodarstwa tutaj. Wszystko trzeba było później walić gdzieś tutaj. Budować, nie walić. Tak. No, Paweł, 4 leśniczówki, 2 tartaki to mało. No ja, znaczy ja już tak, ja już mam system taki, że no 4 tartaki. Tylko, że ja jedę bardzo w drewniane jednostki. No więc jak ktoś nie idzie bardzo w drewniane jednostki, to może być 3. Ale 3, a nie 2. 2 to trochę mało. 2 to tak, no... A tymczasem na początek, ale za chwilę trzeba dorobić. Ale dobra, to zależy też, bo jak pójdziesz w jedno, to nie pójdziesz w drugie. Tutaj szybko... gospodarstwa 4. Kopalnie złota i żelaza, dobrze. Kopalnie węgla. Z jedzeniem się nie śpieszyli. No bo to kwestia z jedzeniem jest taka, że po prostu te chłopy muszą zacząć ścinać zboże, nie? Im wcześniej to się zrobi, tym lepiej. Tym oni zasadzą mnie i będzie z czego zbierać. Tu już dymarki 3 jadą ostro z koksem. 2 szkoły. I w sumie nie jest jakoś tak specjalnie. Aha, i warownie od razu dał, żeby od razu czaskać kuźnie. Dobre. Jeszcze daleko o tym nie myślałem. Leśniczówki jeszcze stawiam. Kolejne. Jeszcze tu miałem. Przy wielu tartakach, tak u mnie 4, to fajnie się to rozkłada, bo no po prostu to drewno cały czas u kogoś gdzieś jest, nie? Tak samo robię teraz 2 garbarnie. To jest taka ciekawostka, co kiedyś nie robiłem. Zawsze robiłem jedną. A po przedostatniej grze zauważyłem właśnie, że tam jest deficyt. Jedna się średnio wyrabia. Tak samo jakbym miał problem z jedzeniem, to 2 rzeźnie by mi teraz, bo miałem aż 6 chlewów. 2 rzeźnie by mi i też dały lepiej niż na przykład jedna, nie? Ale to dopóki nie miałem problemu z jedzeniem, to jechałem na jednej, bo też tam przestrzeń ograniczona. Tutaj też bym dał te drogi, tak jak mówiłem. Znaczy mnie to razi, nie wiem. Ja to tak może przesadzam z tym, tak jak już kiedyś mówiłem, ale mnie to razi. Ja lubię, jak ludziki mają skróty. I ten. I tutaj bym dał i tutaj, i tutaj. Bo wiadomo, że oni tutaj będą dużo chodzić, nie? Lepiej, jak będą się mijać bocznymi uliczkami. No, ale pozycja była ciężka. Rzeźnia tam. No czemu rzeźnia nie tutaj na przykład? Bo wiesz, nieśliby świniaki tu, a z kiełbasami będą wracać. Tak to by było, że niosą świniaka tu, a kiełbasy od razu dają tu albo tu, nie? Więc tu muszą nieść 3 kiełbasy z powrotem, a tak to niosą tylko świniaka, nie? Więc lepiej rzeźnie robić, rzeźnie czy piekarnie lepiej zrobić blisko gospody. Nie, ja to tak uważam, nie? No ale to... Ja w ogóle dużo uwagi poświęcam na taką logistykę. Co gdzie będą szli, jak... jakoś nie odnajduje się w chaotycznych bazach, czy jakoś bez ładu i składu.
Na przykład tu jest gospoda, tu są gospodarstwa, a do jedzenia rzeczy, nie wiem, będą gdzieś tutaj może? Znaczy w sensie rzeźnie, czy piekarnie, czy młyny? A ja już od razu zakładam, że na odwrót, że przy gospodzie mają być rzeźnie, piekarnie, a później i tak dalej, że te surowce jakby idą, wiecie, no tak po kolei, nie? Jakby to pokazać. Tak, ja tutaj miałem gospodarstwa, tu młyn, tu piekarnia i idzie do tego. Tu zostawiłem sobie właśnie miejsce na rzeźnię, o to mi chodziło. Z chlewu idzie do tego i idzie do tego, no i szybko, nie? Tak samo z piekarni idzie do tego i ja to tak na to patrzę, nie? Pokera, przyjrzyjmy się. Druga gospoda, ciekawe. Właśnie... Chwila. Ja tu do kogoś zajechałem chyba na most. A, bo to był ten most. No właśnie. Takie dziwne jest ten... Zaskoczenie, jak się jedzie przez most, a to tu budynki stoją. Takie coś miałem, jak grałem wczoraj. Trzy szkoły, grubo. A w ogóle statystyki można patrzeć, tak? Kurde, nie patrzymy tutaj. A, sorry chłopaki, ale... Ale się właśnie ten... Poddani. Dawno tego nie robiłem. Na co by to popatrzeć? No, tak przelecę w skrócie. 30, ja miałem mało. 24, no właśnie. Pakar 47 budowniczy. 30 mi się wydaje, że było ok. Sam myślałem 30, czy Piotrek zrobił ok. No, my albo podobnie. Tutaj też w sumie. Poddani inni, to może być ciekawa statystyka. Zobaczcie sobie, a ja na mapę jeszcze zaraz skomentuję. Gdzie kopalnie węgla? Mennica 1, 2, 3. Nic nie blokuje, nic nie blokowałem się. No to chyba nie trzeba było zbierać. Ciara nie zbiera złota? Ja zbieram, może niesłusznie. To ciekawe może być, bo rzeczywiście może niech noszą tylko do szkoły. Jeśli się ma trzy szkoły czy coś, to może i tak jest okej. Okay. Znaczy w ogóle mamy mennicę? Nie mam. A, tutaj. Nie widać po tej bazie, żeby miała zrobić taki szok, jak zrobiła. A po górnikach widać, jak słabo. Ja nie lubię tego przemysłu górniczego właśnie i zawsze jestem w tym kiepski. 6-2. Znaczy ja tylko do... Na razie miałem do mennic. Jak to wygląda przy tym. Dobra, sprawdźmy różne statystyki. 6 kamieniarzy miała Rzeźbinia. Chyba chciał górę szybko wyrąbać. Chociaż nie wiem, czy to jest słuszne, biorąc 6. To już chyba jest za dużo. 5 to już jest spokojnie, mi się wydaje. Ale może wiedział, że będzie dużo dróg budował. 9 tych? Kurde, lepiej więcej ode mnie, nieźle. 4, 3. Tutaj idzie chłopaki trochę mniej. Rybak. A jednak zrobiłeś tego rybaka? Tak, spoko. Są ryby, są. Chłopów 6, 9, 7. No, u mnie było dużo. Ale tu specjalnie nie było dużo więcej. Hodowców, no ja dużo, bo ja i stajnie, i chlewów dużo. Widzę, że 3 to jest taka liczba. No, na 3 to tak. Ja właściwie nie wiem, jak to się u mnie odbyło. Nie przyglądałem się, zrobiłem 6, chyba za dużo, może 4 by wystarczyły. Ciekawe, jakbym zrobił na przykład 4 chlewy, a 3 stajnie, nie? To mogłoby być też ciekawe. Dużo hutników, kowali i ja to jestem w lesie jeszcze z tym wszystkim. Aha, to są nasze drogi jakby... Stare, że tak powiem. No, możemy się do nich dołączyć. Jakiś skrót zrobił. Ratusz. Ja szczerze powiedziawszy nie gram jeszcze na ratusz i na targ. Nie doszedłem do tego. Nie mam doświadczenia w... Nie mam doświadczenia w
tej, w TPR-ze, nie? Pesan Rebellion. Dlatego tak. Nie, dla mnie jest jeszcze to obce ciało. Ratusz czy coś, a to. No, miałem dużo złota, więc też mógłbym w to iść. Nie wiem, jak to wygląda. 2 złota kosztuje. Czy barbarzyńców mógłbym sobie trochę naczaskać. No, w ogóle nie myślałem o tym, szczerze powiedziawszy. Wiedziałem, że jestem trochę z tyłu przez to, że musiałem te drogi tutaj bardzo naczaskać. Trzeba pan dużo kopalni węgla. I tak, co ty tu budujesz? Halabardy i miecze, a tutaj zbroje i tarcze. Aha, czyli 5 bierzesz tych, tak? Dymarek ile masz? 4. No dobra, bo ja w sumie się tak nie orientuję. Ja zawsze robię 2 te i 1 to, ale to ja robię za mało. Coś za coś jest, nie? Nie można mieć wszystkiego. Widzę, że zboża było w ciul. Chyba zapomniałem sobie powyłączać właśnie, o, okej. Okay. Bardzo na przykład zbierają te surowce właśnie od węgiel, czy magazynować węgiel, oni dużo muszą latać wokół tego. Jeśli jest tyle kopalni, ja bym tego nie magazynował, bo i tak zawsze będzie coś u kogoś, nie? Więc to nie, tego też się nie opłaca według mnie, zwłaszcza, że masz 3 aż. Też zrobiłeś to. 2 piekarnie. To w ogóle jest, dla mnie ta baza jest dzika, pakera. Miejsce jest duże, ale wszystko jest takie... Nie wiadomo, gdzie tu głowa, gdzie... Kurde. Ile tych gospód? Jeszcze jedna? A co to niby daje, że ty tyle ich porobisz? Że mają krócej do jedzenia? Nie wiem czemu, tak? Dwie mi się wydaje, że jest okej. Okay. Gospodarstwa. A, dopiero później w jedzenie poszedłeś, tak? Wina miałeś jeszcze. No, drewna mało. Wojenne. Sorry, no z tym to zawaliłem, bo rzeczywiście za późno. Zobaczę sobie, jak idzie produkcja. Ej, no ja właśnie w drewno widać, że poszedłem. Japan bardzo pojechał. Aha, bo tu ratusz jest pokazywany. Japan ma całkiem sporo. Ciara też. Ja to dopiero zacząłem coś. Packer też ma sporo. My jesteśmy w lesie, to minie to 53. No już mieliby spore oddziały. Ale tutaj był zapas trochę czasu. Dobra, teraz może sobie tak... Woli czyjeś bazy. Wy macie tak blisko 2, tak? 3 stajnie. A to ciekawe. Ale tych koni nie widać po tych na razie, wiesz? Bo to musi być też zboże. No jest zboże niby. Spoko. 3 chlewy. No, no to się teraz nosi dobrze. O kurde, zapełniony. A gdzie jest ten? Aha, dopiero powstał. No właśnie. I tutaj... Możesz się zastanowić, czy nie zrobić ich 2. No bo on jeden z tymi skórami sobie nie poradzi. Będzie cały czas zawalony towarem, a mogłoby to szybciej iść, nie? Więc zastanów się nad 2 garbarniami. 2 rzeźnie zrobiłeś. No to wiesz, to się nie przekłada tak do końca, nie? Mają rzeźnie, ale nie mają świń. Z kolei mają dużo płatów, a jest tylko jeden garbarz. No właśnie o to chodzi, nie? To na odwrót, jakbyś zrobił, to by lepiej ci wyszło. Tutaj dać garbarza, a tu ten rzeźnik sobie niech pyka kiełbaski. No dobra. Dużo się spiknęli. Ciekawe. No wąsko było. Kto więcej węgla zabierze? No ty miałeś dużo tutaj. Oczywiście to podszkawie mogłeś odstąpić. No ale z drugiej strony, no co? No to bardziej Piotrka strefa była chyba. No ale też gdzieś musiałeś wyjść, okej. 3 te zrobiłeś? Nieźle.
I 3 te? Nie, to chyba za dużo. 2 by wystarczyło. No tutaj, aha, Piotrek wyjechał gospodarstwami, tam jeszcze. No Piotrek jest, widzę, bardzo kreatywny, a w drewno poszedł tutaj. No już widzę, że się tak rozwija. 4 te? O, ja cię, panie. Ale tylko jeden ten? Nie, 2. Okej, okay, tutaj jest jeszcze. Grubo żeście pojechali, kurde, w stosunku do mnie. Ja to, wiesz, ja to jeszcze nie mam. (Grywa) 130 zł wsadzone do ratusza. Spoko. Wiecie co? Budynki. O, to mogłoby być ciekawe. Tylko słabo widać na tym tle. Dobra, niech będzie. Chwila, jeszcze zobaczmy. Nie, surowce. Kurde, nie to. Wojenne. I za chwilę przejdę do tego. Bardzo dużo kopalni węgla. W ogóle cały węgiel zajmujecie. Ja to tak... Ja tego jeszcze tak nie robię. Jest w tym trochę sensu, bo po prostu na pewno nie braknie, a jak on jest zawalony tym węglem, to i tak nie kopię, nie? Kopię tylko jak jest potrzeba. No to jest racja. Tyle, że co jakiś czas, jak jest ich tak dużo, no to więcej trochę jedzą, no ale czy tak więcej, to nie ma znaczenia właściwie, więc jest trochę sens budowania tak gęsto kopalni węgla. Ja się tego dopiero muszę nauczyć. Dobra, nie, dobra, przejdźmy na te budynki. Tartaki. 2 miałeś tylko tartaki? No to zajebiście. To jestem pod wrażeniem. Ja miałem 4, mi się wydawało, że dużo, a tutaj Packer robi 8? Packer to się chyba bawi w ogóle w tą grę. Młyny. No, ja sam zostałem z jednym. Ale u mnie ja miałem dobrze, bo miałem chlewów dużo i 2 winnice. Piotrek robi 6 winnic. O kurczę, to taki był problem z jedzeniem. 7? Coś wtedy narobił. Z drewnem tak dobrze stałeś, że tak ten. O, zakisili się tutaj. Odblokowałeś, ale... A, drogę podwójną chcesz robić. A, to jest, sorry, to jest to, co mówiłeś, że musiałeś zrobić drugą filię, czy jak to tam nazwałeś. O kurde, grubo. Warsztatów pancerzy, dobra, z mennicami. 8 mennic, panowie. No, zapamiętajcie sobie. 8. My wszyscy mamy 2, a tutaj 3. 4. Mi się czasami wydaje, ja mam 4 warsztaty pancerza, to całkiem dużo, a tutaj kurde, widzę, że mają 5. 5 miałem tych za to. A w tym pojechałem grubo. Stajnie 2. W tym u mnie słabo, słabo. Albo 4. 4, 4, 2, 4. No za dużo tutaj. Nie, 2 chyba są ok. Jak wszyscy mają 2, to jednak z czegoś to wynika, nie? Aż tak to się nie przekłada. A ten czas można było przeznaczyć na coś innego. Przykład, jak masz z jedzeniem problem, to winnice właśnie, czy coś, nie? Rzeźnie to tak. 1, 2. Piekarnie 2 też widzę, że robią. A to, żeby nie mieć problemu z jedzeniem, to jeszcze na końcu wzmacniają gospodarkę żywnościową, że tak powiem. Warownie, dobra. Wróćmy do wojennych. Ale to długo schodzi to nagranie. Prędkość 3 to jest, kurczę, powoli. I panowie, mija godzina 13, ja dopiero stawiam żelazne te budowle. Miałem to odpuścić, bo bardzo późno żelazo znalazłem. Ale mówię, a coś tam jeszcze dziubne, nie? Tu chłopaki grubo idą, a jak nasi jadą? 20, 20, 13, no. Ja to nic. 20, 40, 20, 11, nieźle. Kurde, sporo. Japan 50, 26, 20.
28 pikinierów jeszcze mógł. Dobra, Packer. Dużo toporów. No, Packer mi się zdaje, że się bawił. Japan też prowadził dużo do ratusza. No jednak ten ratusz to... To było tutaj, dało się to zrobić oczywiście. Ja też mogłem to zrobić, bo ja w pewnym momencie zamknąłem spichlerz. Miałem 200 złota w spichlerzu. To tak miał 7. 28. 100, no bo tam dużo wprowadził, tak? A Packer miał ratusz, miał. Nie wiem jak to jest. Nie wiem jak to jeszcze działa, czy się zaznacza, żeby dawali towar. Ile tego złota oni tam wkładają cały czas, co ile? Nie wiem jak to się zaznacza, to jeszcze się muszę dowiedzieć. Dobra, 14 koników. Oha, bo 21, nieźle. Czyli jednak z tymi 300 nie miałeś, tak? Tak, no to rzeczywiście z tymi koniami pojechałeś grubo. Ja dwie stajnie. Był potencjał spokojnie na 3. Ja dałem dwóch garbarzy, widzisz, i oni się wyrabiają z robotą. To chyba nawet za mało zboża było, bo za dużo tych chlewów mogło być 5. Chociaż w sumie na bieżąco widzę, że cały czas coś klepią jednak chłopaki. Nie było tak źle. 5 chlewów by było ok. Ale 6 to nie było jakoś specjalnie za dużo. To jest 2, 3, 9 chyba mam tego, tak? 9 na... 9 na 9. O! Wojna. Może zwolnię. Może pokażę. Ja pojechałem z jazdami. No i tutaj Ciara pojechał tymi zwiadowcami. A i Japan też pojechał. Dobra. Packer jeszcze się buduje. Bo Packer w ogóle się nie zastawił. Mówi, a co tam się będę broń? W ogóle wiesz, chłopaki nie budowali. A i znowu jestem tutaj. Enter. Ciach. To się tak nie wyłącza, tylko się zachowuje jak strzałkami klikam. Chodzi wojem, żeby Packera osłonić jakby coś. Nie, dobra, chyba na prędkości 3 będzie git. Nie, trochę szybko. Ja lekkimi jazdami złapałem gościa. No niech będzie z ich perspektywy, co? Perspektywy przeciwnika, jak to widział. Paweł wiem, że zrobił duży oddział ciężkiej jazdy, Paweł czy Halbu. Ja zacząłem ścigać tych zwiadowców. Nieudolnie. Co robią chłopy? Aha, ten wyjechał jazdą tutaj. Ten tych piechorów miał daleko z tyłu. Tutaj, tutaj. I zwiadowców wystawił. Ja wjechałem tam. Japan sobie odsłania przed pole. A, bo jeszcze nie był gotowy, nie miał wież. No dobra. Aha, bo jak jeździł. Aha, bo dopiero wyjechał, tak? Kurde no, zaznacz się, tab, czy czym tam. Aha, nie wyjechał za bardzo poza strefę. Wszystkie wieże dał tu. To było tutaj. Szkoda, że się nie udało, bo w wąskim przesmyku by było się lepiej bronić. Tutaj już była za szeroka przestrzeń dla... Chociaż z drugiej strony tutaj też chyba jest przejście. Najlepiej się w wąskich gardłach bronić, bo są ten. Łucznicy nie mogą się tak rozejść, nie? To już coś było widać. A, osłonili sobie trochę, tak. Tu mnie goni jazdą. Prawie mnie złapał. Ja jeszcze tutaj przyjechałem. Japan odsłania żołdakami.
No Paweł w sumie chyba niepotrzebnie to jazdą tutaj jechał, bo ja jakoś... Ci zwiadowcy to nie był problem, nie? Znaczy odsłaniali widoczność, ale czy było sens ich kontrować? Właśnie uciekł. Luciara to już widział. No, no przyspieszmy trochę. A, żołdaki odsłaniają. Złapany jeden. A, tutaj zwiadowca zajechał, widział trochę. Łapie drugiego żołdaka. Ale mało widzieli, nie odsłonili naszych baz. A, tutaj ktoś też wjechał. Okej. No i za chwilę będzie się Ciara zbierał do ataku. 60 piechurów wystawił, no. Grubo. A czekajcie. Tak, wojsko w danej chwili. Dobra. Wojsko w danej chwili. Tu możecie sobie fajnie popatrzeć. Jak to wygląda. Wierzbinio słabo. On przez to pole. No, znaczy ma silny oddział, ale jeden mały, nie? Z 70 tych. 30... 20, aha. Ja mam toporników trochę, łuczników i mało jazdy. Na zwiat. Japan ma alabarników 30. I łuczników 30. Czyli do obrony ma niezłą gwardię. Packard właściwie też do obrony. No i tylko Ciara ma ofensywną armię, no i idzie. Idzie, ja tu widziałem, że idzie. Aha, no to Paweł zawrócił jazdą, żeby mi pomóc. Ale nie zrobili w ogóle rekonesans. Tak, nie widzieliśmy Japana, nie? To był problem. Ja odkryłem sporo mapy, zrobiłem zwiad, ale myśmy nie zrobili zwiadu tu na lewej. To właśnie Paweł trochę zrobił błąd, że tą jazdą pojechał tu, zamiast pojechać tu, naprzeciwko siebie. No to był nasz błąd, bo powinien sobie przed pole jednak bardziej sprawdzić. No cóż. Tu widzieliśmy, że duże oddziały właśnie Ciary się zbliżają, więc Paweł chyba wycofa tą jazdę. No i są te przejścia do... Piotrek miał mało woja, więc za bardzo nie mógł tutaj nic zrobić. To jest albo. Dobra. Zwiększa te swoje ciężkie dywizje. A ja co? Lancetników wystawiłem. Jeszcze łuczników więcej. Ale 30 toporników na 70 piechurów to słabo to wyglądało. No to więc chłopaki przyszli mnie wspomagać. No zwłaszcza ta ciężka jazda hubu 26 to było niezłe. Tutaj jest jeszcze 10 barbarzyńców i 12 barbarzyńców. No to był nasz błąd z tymi, że my nie korzystamy z tego ratusza, nie? Ale czekajcie, 1.6 prędkość można ustawić. O, popatrzcie się. Czyli taka naturalna prędkość, jaka była. Dwa razy kliknąłem F5 w powtórce, to jest ta prędkość. Tak się ustawia tą prędkość. Dobra, no i jak oni widzą? Przeciwnik widział już halbu na przedpolu, więc widział mniej więcej tą armię. Paweł się nie zorientował, bo się skupił tu, gdzie Ciara stoi. Ja tu chciałem tych zwiadowców trochę zmniejszyć, znaczy, no, żeby nie odsłaniali terenu, więc dlatego trochę poświęciłem ciężką jazdę niepotrzebnie. Jak przeszli obok nich. To było dobre. O, i Paweł tu jazdą jedzie. Tu brakło... Tutaj się przedarli niestety, na prawej flance. No bo przeszli przez tych toporników jednak. A tu się Piotrek cofa. Ciężka jazda, jedna, na dwa oddziały podzielił, tak? No ale przyszła wielka armia Japana od góry.
Paweł nie pilnował się tutaj. Za bardzo się skupił na mikrowaniu jazdą. Powinien się wyjść za bazę się. Właśnie, za późno. W ogóle stracił tych piechurów na niczym. Stanąć za wieżami powinien. Tak, właśnie. I zyskiwać na czasie. Ja w ogóle nie widziałem tej walki, więc sobie teraz popatrzę, jak to szło. No, cała chmara tych łuczników, ale ciężko mu sterować tutaj, więc trzeba było, nie wiem, podzielić sobie na dwa i mikrować go. Słabo mikrowałeś. No niepotrzebnie atakowałeś taką armię. No to rzeczywiście tutaj błąd sam popełniłeś. Trzeba było grać na czas, czekać na nasze posiłki, a nie jechać na niego. To był błąd. Przecież on z tymi wieżami by się długo dłubał, jakbyś go łucznikami, wiesz, zachodził, nie? On by musiał ciągle klikać wieża, nie wieża, wieża, nie wieża. Męczyłby się z tym. No a Piotrek już szedł z odsiecią. Ja z kolei szedłem z kontrą na ciarę, więc bym go zajął, nie? I mielibyście dwóch na dwóch tutaj, na właściwie dwóch na jednego, bo Paker mało tam miał woja. 20 lancetników, no. To jest za szybko wyszedłeś, niepotrzebnie. Ta szarża w łuczników, jak stali za nim, stali drodzy łucznicy. A nie ma chłopów w wieżach. No dobrze, dobrze, żeście tutaj walczyli. Piotrek ma wież mało. Jazda wraca, ale mało tej jazdy. I łucznicy. Ja tu szedłem za tak. A to tam żeście widzieli, to może nie będę patrzył. Tych halabarników jeszcze trochę było. 27 łuczników. No, Piotrek miał dobrze. 4. 9 na... mniej więcej porówno. Ale halabarnicy tu wchodzą. No, łucznicy wyżej teraz powinni podejść. 10 miał Piotrek, ale nie miał co łuczników mógł zrobić. Rób łuczników tutaj. Ty też łuczników mogłeś. No, robisz. Nie było tak beznadziejnie właśnie. No, niby weszli do bazy, no ale... no, ale były wojska jeszcze. Tych chórów dużo miał Piotrek, nieźle. Bo wiecie co, bo tak... jego wojska też się rozpraszają trochę na mieszkańców, to rzeczywiście jest lipa, ale walczą w wąskich tych korytarzach, to tutaj da się długo bronić. Zwłaszcza jakby tutaj oddział łuczników stał i asekurowany czymś, no to ci muszą gdzieś w tych polach się rozstawiać, nie? Tych uliczkach, a tutaj cały oddział mógł siekać. Rozproszenie to wam sprzyjało, a już 5 zostało. Dużo łuków, no a Piotrek ładnie tutaj. O, za szybko wyszedłeś z atakiem i to była... a nie będę już może powtarzał. To był gwóźdź do trumny. Bo te wojska nasze się nie skumulowały, tylko systematycznie je rozwalał. Więc taktycznie żeśmy to źle rozegrali. No i tutaj można popatrzeć, jakie są wojska, nie? Mi zostało łucznicy, piechurzy, łucznicy. Paker mało. No Japanowi, Japan ma tylko to, co tutaj było widać. No ale już wiedział, że już zwycięstwo, tak w sumie. Nie było, to nie było tak łatwa, tak oczywista porażka, jak się wydawało. Jeszcze ci barbarzyńcy, to masakra. Ja miałem chyba całkiem sporo jeszcze tutaj. Bo też miałem w sumie sporo. No ale już dobra, już tak jakby poddaliśmy, bo tą bitwę przegraliśmy. Jeszcze na mnie szywoja. Ja zawaliłem z tym, że mimo iż miałem 3 szkoły, za późno rekrutów zrobiłem. Widzicie, mogłem jeszcze 20 uczników wystawić, a... Nie miałem rekrutów. Ciągle miałem ich za mało, ciągle musiałem tutaj klikać. Za późno ich zacząłem robić. I ciągle musiałem mikrować z tym ustawieniem, ciągle było za mało tego wojska. 20 łuczników, jeszcze jakby to stało, to już to też by inaczej to wyglądało. A tak to ciągle
Na bieżąco klikałem, co popadnie, żeby cokolwiek wychodziło. Dobra, ci wykańczają. A oni w dwóch przyszli do mnie. Całym wojskiem przyszedł Packer. No i ciara, resztą swojego wojska też. Miałem za mało jednostek do walki. I w ogóle wiesz, nie miałem do obrony, nie? Ja celowo tak zrobiłem, że tu będę się bronił wojskiem. Ale właśnie za mało miałem piechoty. Dobrze mnie Packer tutaj odciął, bo ja bym się bronił tutaj przed ciarą, nie? Ale Packer wjechał tu i mnie oskrzydli. Ja nie mogłem, wiesz, więcej, bo 5 miałem tutaj. No niestety przytłoczyli nas. Za mało piechoty było do walki, no. No i no teraz już opróżniłem ten, ale to wszystko nie było w kupie, tylko chaotycznie. No i statystyki to tam było widać, nie? Mniej więcej widzieliście. Tak to się zakończyło. Tutaj jeszcze armie jakieś szły. Dobra, to dzięki za uwagę. Tak to mniej więcej wyglądało. Cześć.